Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik. Serdecznie zapraszam na program, który zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń z samochodami nowymi, prawie nowymi albo całkiem starymi. Albo produkowanymi w Rumunii. Dziś mamy dwie Dacie Sandero, obydwie jak nowe, obydwie z polskiej dystrybucji. Ta ma 5 lat, dopisek Stepway, silnik diesla pod maską, 1,590 koni i bardzo bogate wyposażenie. Przebieg to zaledwie 26 tysięcy kilometrów, cena to 29 tysięcy złotych. Kolejna Daćka to drugi koniec skali. Auto jest o rok młodsze, równe 10 tysięcy złotych tańsze, a przebieg jest niemal identyczny, to 29 tysięcy kilometrów. Pod maską pracuje silnik benzynowy 1,275 koni, a wyposażenia poza wspomaganiem brak. Nawet szyby są na korbki. Ale to praktycznie nowe auto za 19 tysięcy złotych. Ale za zaledwie 1000 złotych więcej możemy kupić Forda Focusa z 2009 roku. Drogo jak na trzydrzwiową fokę, ale auto ma kilka zalet. Między innymi bardzo udany silnik 1.8 pod maską, benzynowy o mocy 125 koni. Jest to wersja poliftowa, fajnie wyposażona, z minimalnym przebiegiem. Auto przejechało od nowości 25 tysięcy kilometrów. Tyle samo przejechało widoczna na zdjęciach Meganka, wyprodukowana w 2011 roku. Wyposażona w dwulitrowy benzynowy silnik o mocy 140 koni, tu w połączeniu z rzadko spotykaną skrzynią automatyczną. Piękne auto, świetnie wyposażone, cena to 25 tysięcy złotych. Na koniec jeszcze jedna francuska propozycja. Peugeot 308 najnowszej generacji z silnikiem 1.2 turbo o mocy 130 koni i z automatem. Auto jest z 2015 roku, ma 20 tysięcy przebiegu i kosztuje 36 tysięcy złotych. Gdzie jest haczyk? Auto jest kosmetycznie uszkodzone z prawej strony. Można to naprawić, można zakonserwować i jeździć wedle uznania. A teraz przechodzimy do tego, co w świecie motoryzacji najciekawsze. Wielkimi krokami zbliża się elektryczna rewolucja w naszej europejskiej motoryzacji za sprawą Volkswagena, firm francuskich, ale też świata. Czym się skończy, czy klienci będą chcieli w niej uczestniczyć, to pytania, na które na razie nie znamy odpowiedzi, ale jedno jest pewne. Za rok, dwa, również w naszym kraju wybór aut elektrycznych będzie spory, a ceny coraz łatwiejsze do zaakceptowania, zwłaszcza, że samochody z konwencjonalnym napędem bardzo ostatnio drożeją. Wielkie nadzieje wzbudza zwłaszcza ID.3. Elektryczny Volkswagen dostępny w trzech wersjach, czy raczej z akumulatorami o trzech pojemnościach, pozwalającymi na przejechanie 330, 420, a w topowej odmianie nawet 550 km na jednym ładowaniu. Jeśli cena będzie rozsądna, a towarzyszyć jej będzie gęsta sieć szybkich ładowarek, pomysł chwyci, to bardziej niż pewne, zwłaszcza, że cena ma być rozsądna. Jak auto będzie wyglądało, mniej więcej wiemy. Od niedawna mamy też kilka zdjęć gotowej kabiny, czy raczej deski rozdzielczej. Tak wygląda ekran nawigacji, multimediów i, jak widać, moduł sterowania klimatyzacją, a to ekran przed oczami kierowcy. Uwagę zwraca wajcha do wybierania kierunku jazdy, bardzo podobna do tej z BMW i3. Niemiecki koncern przez te ostatnie szwindle z pomiarami toksyczności spalin nie jest na topie naszych ulubionych, ale przynajmniej jak coś obieca, to zrobi. A światem jest różnie, często zmienia zdanie. Ale zapowiedzi nowej 500 brzmią jak konkret. Auto w wersji elektrycznej ma się pojawić na rynku w przyszłym roku. Będzie produkowane we Włoszech w Mirafiori. Projekt, ale też przygotowanie linii produkcyjnej pochłonie niebagatelne 700 milionów euro, a pierwsze auta trafią na parking przed fabryką w drugim kwartale 2020 roku. Mamy sporo pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Przede wszystkim, co z polską fabryką? Czy będzie tu produkowana spalinowa wersja nowej 500? Czy może nowa generacja Pandy, która zapowiada się niezwykle ciekawie? Nie wiemy, ale wiemy, że w przyszłym roku dostawcze Toyoty Pro Ace i Pro Ace City również doczekają się elektrycznych wersji. Te japońskie wany to tak naprawdę duża francuska rodzina bardzo udanych i popularnych aut dostawczych. Pro Ace to jednocześnie Opel Vivaro, Citroen Jumpy i Peugeot Expert. Pro Ace City to nic innego jak Opel Combo, Peugeot Partner i Citroen Berlingo, więc i one zapewne dostępne będą w odmianach elektrycznych. A skoro przy autach francuskich jesteśmy, bardzo ciekawe informacje napływają z Citroena. Otóż po spektakularnej likwidacji wszystkiego, co fajne i dobre, mowa o modelach C4, C5 i C6 oraz C4 Cactus, firma zapowiada trzy nowe modele, wszystkie w wersjach sedan. Pierwszym ma być kolejna generacja C6 i to już w przyszłym roku. I prawdopodobnie auto będzie dostępne nie tylko w Chinach, ale również w Europie. O pozostałych nic na razie nie wiemy, jedynie to, że powstaną do 2021 roku. Trzymamy kciuki. A na koniec tej części programu uruchomimy coś głośnego i mocnego. Miałem ostatnią okazję pojeździć 4-letnim Fordem F-150 w wersji Rush.
5.0, V8 i 600 koni. Bardzo ciekawe doświadczenie, nieco ponad 4 sekundy do setki. Autem dość sporym, jakby nie patrzeć, ale kolejna wersja, rasowana przez tę znaną amerykańską firmę tuningową, jest jeszcze mocniejsza. Podstawa to ten sam silnik 5.0 V8 z kompresorem, ale podkręcony do 650 koni, dzięki czemu w sprzyjających warunkach czas potrzebny na osiągnięcie setki to nie nieco ponad, ale nieco poniżej 4 sekund. Jest to oficjalnie najszybszy pick-up na świecie. Ten, którym jeździłem, sprawdzałem dla kogoś przed zakupem i pewnie niedługo podzielę się wrażeniami. A teraz sprawdzimy coś dużo mniejszego i dużo tańszego. Na hasło sprowadzony ze Stanów wiele osób robi tył zwrot, nie czytając ogłoszenia do końca. Inni czują się oszukani samym faktem, serio. Tak jakby auta te nigdy nie miały prawa dotknąć kołami polskiej ziemi. Ale dla niektórych jest to sposób na spełnienie motoryzacyjnych marzeń albo kaprysów, albo zachcianek. Jak było w tym wypadku, nie wiemy, ale grunt, że się udało. Bo zostałem poproszony, zresztą jak się okazało, przez jednego z widzów, o dokładne sprawdzenie sprowadzonego ze Stanów Fiata 500 w bardzo nietypowej wersji Abarth. Jeśli chcemy kupić albo sprzedać sprowadzone ze Stanów auto, powinniśmy dysponować dokumentacją zdjęciową. Bardzo łatwo ją uzyskać. Czasem wystarczy wpisać numer VIN w Google, bo te samochody najczęściej są uszkodzone. Ale różnie. Czasem to kosmetyka, a czasem faktycznie auto szorowało pod nierzeki. Nasza 500 jest z 2013 roku, ma silnik 1.4 turbo o mocy 180 koni pod maską, pełne wyposażenie i 80 tysięcy kilometrów. Ma też akcesoryjny wydech i już od pewnego czasu jest ten samochód zarejestrowany w Polsce. Według deklaracji sprzedającego auto jest regularnie serwisowane i nie było mocno rozbite. Na dowód udostępniono nam zdjęcia z aukcji. I faktycznie konstrukcja, czyli podłoga, dach, słupki A, B i C nie są ruszone. Poduszki, pasy całe. Lekko uszkodzony jest przód. Na tyle lekko, że maska jest praktycznie cała, poza małym zagięciem. Lekko tył, ale nie widać, by uszkodzone zostały błotniki. Auto trzeba dokładnie obejrzeć, ale po zdjęciach widać, że warto. Oczywiście pod warunkiem, że to zdjęcia tego konkretnego egzemplarza, a nie jakiegoś innego. Oględziny zaczynamy więc od dokładnego obejrzenia i pomierzenia auta. I po chwili okazuje się, że wszystko się zgadza. Auto zostało ładnie naprawione, maska wyprostowana, lekko podszpachlowana, tak samo błotnik. Powłoka lakiernicza jest bardzo ładna, elementy dobrze, ładnie spasowane. Pirotechnika jest oryginalna, nie ma śladów zalania, wnętrze super, więc odpalamy silnik i jedziemy sprawdzić, jak to jeździ. Skrzynia biegów, wspomaganie, zawieszenie, silnik, bez najmniejszych zastrzeżeń. Auto jest równe, proste, ma przyjemny nadmiar mocy i daje ogromną frajdę z jazdy. Następnego dnia zmieniło właściciela. Któremu gratulujemy bardzo rozsądnego podejścia do tematu i świetnego auta. A teraz zapraszam Państwa na nasz motodziennikowy ranking, w którym pokażemy Państwu 5 beznadziejnych, nudnych albo awaryjnych, podłych samochodów. Samochodów, które można w miarę tanio kupić, które pewnie ciężko sprzedać, bo wszyscy wiedzą, że to mina, ale w wersjach, które są bezproblemowe i często naprawdę satysfakcjonujące. Zaczniemy od królowej lawet. Renault Laguna 2 to auto złe, nie ma co tego wątku rozwijać, ale auto z dwulitrowym silnikiem benzynowym z turbosprężarką to zupełnie inna historia. Były dwie wersje z silnikiem o mocy 170 albo 204 koni i z dopiskiem GT. Pierwszą, idealną, z 2005 roku kupimy za 13 tysięcy złotych, taką w miarę za 6-8 tysięcy. GT kosztują od 14 do nawet 20 tysięcy złotych. Wersje poliftowe z końca produkcji z 2005, 6 lub 7 roku nie sprawiają już takich problemów elektronicznych, a 200-konna Laguna GT jest naprawdę zaskakująco fantastycznym samochodem. Zwartym, sprężystym, ale jednocześnie bardzo komfortowym, precyzyjnym. Na miejscu czwartym naszego zestawienia Mini R50, czyli pierwsza generacja nowego Mini, w produkcji od 2001 do 2006 roku. Najczęściej spotykane odmiany, czyli One, Cooper albo Cooper S, mają pod maską benzynowy wynalazek z rodziny Tritec, zaprojektowany pod koniec lat 90. przez takie tuzy bezawaryjności jak Chrysler i Rover, którego przejęło BMW, ale te przesadnie skomplikowane motory zostały. Oprócz Mini montowano je do europejskich wersji Chryslera PT i Neona, ale Mini pierwszej generacji można też kupić z dieslem o pojemności 1.4 konstrukcji Toyoty. Taki motor ma 75, a później 90 koni, od 0 do setki przyspiesza, owszem, w 13,5, potem w 12 sekund, prawie nie zużywa paliwa i prawie się nie psuje. Ładną wersję z klimatyzacją kupimy za 12 tysięcy złotych. Drogo, ale warto. Na miejscu trzecim i drugim Skoda Fabia. To nie jest złe auto, to zwykłe auto. Największa wada to właśnie ta zwykłość, ale mamy do wyboru dwie wersje z dwóch generacji. Pierwsza z silnikiem 1.9 diesel jest absurdalnie szybka, nawet jeśli to 100-konna odmiana, bo była jeszcze RS 130.
40 koni. Za ładną, bezwypadkową, z przebiegiem w okolicach 200 tysięcy trzeba zapłacić nawet 12 tysięcy złotych i to są fajnie wydane pieniądze. Druga to również RS, ale drugiej generacji z motorem 1.4 turbo o mocy 180 koni. Mało pali, świetnie jeździ, 7.3 do setki, naprawdę ładny egzemplarz kupimy za 25 do 30 tysięcy złotych. Oczywiście 1.4 z Volkswagena to silnik podwyższonego ryzyka, ale czasy się trochę zmieniły. Teraz regenerowany silnik wraz z usługą wymiany kosztuje od 5 do 7 tysięcy złotych z gwarancją. A na miejscu pierwszym auto, przez które niejedna osoba posiwiała, rzucała przekleństwami, młotkami i obiecała sobie, że już nigdy nic francuskiego. Kolejna rynówka, tym razem Scenic drugiej generacji. 1.9 albo 1.5 diesel, początek produkcji, to jak proszenie się o kłopoty. Ale faza druga, czyli auto po lifcie z dwulitrowym dieslem o mocy 150 koni, jeszcze z automatem, to jest naprawdę fantastyczny samochód. Większość problemów z elektryką, wiązkami usunięta. Silnik świetny, bezproblemowy. Koszty obsługi i eksploatacji niewielkie. Nie jest to może najpiękniejszy samochód na świecie, ale jest bardzo wygodny, bezpieczny, w wersji Grand ogromny, a za rocznik 2008 trzeba zapłacić od 10 do 12 tysięcy złotych. Czyli relatywnie niedużo. Teraz przyszła pora na bardzo osobiste wyznanie, co pewnie dla niektórych z Państwa nie będzie tajemnicą. Ja jestem uzależniony od kupowania samochodów i motocykli. Nawet jak nic nie jest mi potrzebne, to i tak cały czas czegoś szukam, cały czas coś kupuję, cały czas o czymś marzę. I ostatnio w tych poszukiwaniach doszedłem, proszę Państwa, do miejsca, w którym kończy się motoryzacyjny internet. Doszedłem do samego końca. Wszędzie tam, gdzie ogłoszenia są płatne, czyli Otomoto, Allegro, zdarzają się dziwne oferty, zdarzają się kuriozalne, ale prawdziwe skarby można wypatrzeć na sprzedajmy.pl w dziale osobowe, pozostałe. Oto kilka przykładów. Zacznijmy od ogłoszenia bez zdjęcia. Spisuję umowy na każde auto. W zaległości OC, cofniemy datę, nie przejmuj się. Kryminał, aż miło. Teraz coś dla koneserów. Charlie 2, włoskiej firmy All Cars, wyprodukowane w 1984 roku. Jest tylko jedno zdjęcie, ale w sieci bez problemu znajdziemy kolejne, innych egzemplarzy. Tak to mniej więcej wygląda. Cena to 6400 zł, silnik ma 50 cm pojemności. Czy wiedzieli Państwo, że chińskie firmy zaczęły podrabiać się Renault Twizy? Pojazdy można kupić w Polsce. Cena to 22900 zł. Ten pojazd też jest elektryczny, nazywa się Silence Quick 3000. Silnik ma 3 kW, jak nie trudno zgadnąć. Prędkość maksymalna to 45 km na godzinę. Zasięg do 100 km. Akumulatory są kwasowo-ołowiowe, jest ich 6. I nie jest to samochód, więc można tym jeździć bez prawa jazdy. Jest na sprzedajemy.pl kilka replik samochodów okazjonalnych, ale nie będziemy się nad nimi znęcać. Wpadła nam w oko jeszcze ta konstrukcja. Shonghuan CEO z 2009 roku z gazem. Opis jest soczysty. Cena to 16 tysięcy złotych, przebieg 100 tysięcy kilometrów, możliwa zamiana. Piękny jest, brakuje słów. Przepiękny. I jeszcze jeden potwór. 29 tysięcy za niego trzeba dać. To zmota na wojskowej IFIE L60. Tak mniej więcej wygląda autodawca. Że proporcje się nie zgadzają? No to proszę popatrzeć na te zdjęcia. Nie dość, że zmota, to jeszcze Monster Truck. Silnik 9.100 diesel, ciekawostka. Auto jest zarejestrowane jako ciężarowe, do 3,5 tony można nim jeździć z prawem jazdy kategorii B. I to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że w Polsce w dalszym ciągu jest po staremu i że jak się ma kogoś na stacji diagnostycznej, to można załatwić absolutnie wszystko. Na tym kończymy dzisiejszy program. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny za tydzień. Do zobaczenia.